Aleksandra Zarzycka-Kośla, witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogodę w naszym kraju kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia, co oznacza, że na niebie zobaczymy wiele przejaśnień i rozpogodzeń, ale niestety temperatura gwałtownie spadnie. Najniższe wartości zanotujemy na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach. Do minus 14 stopni spadnie tam temperatura. W pozostałych regionach oscylować będzie w granicach od minus 13 do minus 8 stopni. Na Pobrzeżu Koszalińskim tam pojawią się także opady śniegu. Śnieg wystąpi na Podkarpaciu i na Śląsku, pozostałe regiony z bezchmurnym niebem. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Południe Europy pogodne, słoneczne, szczególnie w Atenach i w Madrycie. W Atenach do 16 stopni w cieniu. Będą regiony, w których pojawią się opady deszczu, takie jak Ankara czy Lizbona. W centralnej części naszego kontynentu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, ale również będą regiony, w których wystąpią opady śniegu. Sytuacja pogodowa poprawi się na północy. Tu co prawda niskie wartości na termometrach, ale rekompensować będzie to duża ilość słońca. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce słońca nie zabraknie. W centrum, na południu bezchmurne niebo, niewielkie zachmurzenie na Podkarpaciu, a także na Pobrzeżu Koszalińskim. Termometry pokażą od minus 4 stopni na Kujawach do zera w Olsztynie i we Wrocławiu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni, powieje z prędkością do około 35 km na godzinę. Sprawdźmy kolejne dni. W środę opadów śniegu spodziewamy się w całym kraju. Będą one niewielkie, na barometrach 1035 hektopaskali. Warunki biometeo będą sprzyjające lub obojętne. W czwartek minusowe wartości na południu Polski. Tutaj temperatura spadnie do minus 4 stopni. Najcieplej na Pomorzu tego dnia, tam 2 stopnie powyżej zera. W piątek temperatura wzrośnie na Pomorzu do 3 stopni. Niemal we wszystkich regionach spora ilość słońca. Na wschodnich krańcach Polski spodziewamy się opadów śniegu, ale tu również to słońce będzie występowało. Ciśnienie zacznie spadać. Na barometrach zanotujemy 1018 hektopaskali. Do zobaczenia, miłego dnia.